Naprawiałeś już kiedyś samochody? Naprawiałem już czeskie motorowery. Biorąc pod uwagę ilość kręcących się kółek i inne detale, to prawie to samo. Czy mógłbyś zatem pójść i przynieść mi jeszcze jedną? Jedna nie wystarczy? Przepraszam, przepraszam. Ale właśnie skończyły mi się zapałki. A chciałbym skończyć to auto przed północą. Co to jest? Jeszcze jedna świeca i pudełko pełne magii, tak jak prosiłeś. Dzięki. Ale wystarczy mi moc opatrzności płynącej z tej jedynej. Zajmij się czymś. Zmieniałeś kiedyś olej? Jasne. Słucham? Dzień dobry, tu głos opatrzności. Jeśli jesteś mechanikiem samochodowym i stoisz właśnie z młotkiem w ręku, wciśnij 1. Jeśli nie jesteś mechanikiem samochodowym, rozłącz się i przedmuchaj świecę. Jak byliśmy na biwaku w podstawówce, to mieliśmy 2 opakowania na 3 dni. Wyobrażasz sobie? To były czasy. Kolega już pierwszego dnia wrzucił wszystko do frytkownicy i zaczęło się. Zmieniłeś olej? Zmieniłem. To ile ci nałożyć? Ile mi nałożyć? Czego? No frytek. Myślałem, że jesteśmy głodni. Rozgarnięty? Powiedz mi, jak ty się tutaj znalazłeś? Wszedłem przez otwór w murze, na którym ktoś wstawił drzwi. Pójdziesz teraz i poprosisz jakiegoś mniej lub bardziej rozgarniętego mechanika, żeby wytłumaczył ci, jak wygląda klucz i mi go przyniesiesz. Potrzebuję niezwykłej 21. Czy mi się wydaje? Czy uważasz mnie za totalne dno mechaniki pojazdowej? Wiem, jak wyglądają klucze i jak tutaj wchodziłem, to je gdzieś widziałem. Masz na myśli te w drzwiach? Nie, w drzwiach ich nie było. Zostań tu. Naprawiałeś już kiedyś samochody? Pójdziesz teraz i poprosisz jakiegoś mniej lub bardziej rozgarniętego mechanika, żeby pokazał ci, jak dziewczyny tańczą w bikini.